Witajcie po raz kolejny. Słuchajcie, dzisiaj akurat zmierzam do miejsca, gdzie najprawdopodobniej znajduje się grób niemieckiego żołnierza. O tą informację udało się uzyskać od pewnego takiego starszego dziadka, który tutaj pamięta wojnę, jak tutaj Ruscy wkraczali do tutaj tych okolicznych wiosek. No, tam troszkę nas to alkoholu kosztowało, ale dziadek zdradził miejsce. Wziąłem znajomego i pojechaliśmy do niego i tutaj nam to pokazał, to miejsce. Tydzień temu tutaj byliśmy akurat, tylko że dziadek nie chciał być kamerowany, w ogóle żadnej kamery, nic z tych rzeczy, bo wiadomo, człowiek starej daty to boi się i tak dalej. Ale w każdym razie no, miejsce jest zapomniane, tam bodajże chyba dwa znicze stały i jakiś taki krzyż zrobiony z jakichś gałęzi, to chyba były. To było wszystko zrobione. A pójdę tędy. Może jakieś poroże wyjdą po drodze. I w każdym razie, tylko nie wiadomo, czy ten niemiecki żołnierz tam się jeszcze znajduje, czy po prostu ktoś go już ekshumował i został gdzieś przeniesiony na jakiś cmentarz. No, tutaj ktoś sobie imprezował, puszeczki leżą. I teraz tak, ogólnie jest plan taki, żeby to gdzieś zgłosić, tylko tutaj pytanie, czy on tam jeszcze leży w tym dole, czy już został wyciągnięty. Jeszcze będziemy myśleć nad tą sprawą. Cóż, ja na razie wyłączam kamerę, idę dalej, a za chwileczkę pewnie i tak włączę znowu. Na czym to ja skończyłem? Aha, ogólnie taki był plan, że chcemy to gdzieś zgłosić do jakiejś organizacji, która się tym zajmuje, takimi rzeczami, grobami i tak dalej, i tak dalej. Co tu jeszcze? A, pójdę tędy. Aha, jaka jest właśnie wersja tego, że on tam został zabity, ponieważ jak już tutaj Ruscy wkroczyli, to bardzo, ale to bardzo polowali właśnie na Niemców. Jak tylko się jakiś napatoczył, to no niestety już nie było wyjścia, tylko kula w łeb. Z tego, co ten dziadek nam opowiadał, to wiadomo, że tego tysiące latało, tych ruskich wszędzie to było. Tak jak ostatnio nawet tą menażkę znalazłem, co się nawet, słuchajcie, nie spodziewałem, że może sobie tak leżeć na wierzchu i na pewno tam jeszcze wrócę. Już z wykrywaczem tym razem, za niedługo, słuchajcie, to jest bardzo ważna informacja, jeszcze trochę i będzie. Może nawet w tym tygodniu. Tak, słuchajcie, garecik jedzie do mnie już 150. Także no, udało się jakoś tam nazbierać. I tutaj wracając do tego jeszcze niemieckiego żołnierza, co ten dziadek nam opowiadał, po prostu go tam dorwali w tym miejscu, dostał kulkę w łeb. Znaczy, oczywiście go obrabowali z wszystkich rzeczy, które miał przy sobie, broń, wszystko zabrali. Do dołu dostał kulkę w głowę i zakopany jest. To jest troszkę daleko w lesie, także trochę mi zejdzie, zanim tam dojdę, to jeszcze co najmniej z pół godziny muszę iść. Ale tylko dojdę na miejsce, to wszystko tam wam pokażę, jak to wygląda. No i tak, słuchajcie, skończył właśnie to Niemiec w takim dole. Tylko to jest pytanie, czy on tam nadal leży, czy już ktoś go wyciągnął. Tutaj jak zbierali też po bitwie ruskich i Niemców, bo tutaj też była potyczka w tych lasach, to też się nie pierdzielili, tylko wrzucili ich do rowu przeciwpancernego. Być może tam jakiegoś dezertera gdzieś złapali dalej i też dostał kulkę właśnie w głowę. Z tego co wiem, to z tego rowu przeciwpancernego to już powyciągali tych ruskich i Niemców właśnie tam dalej, jakby pochowali ich na takim zbiorowym, na zbiorowym takim cmentarzu, gdzie tam sobie dzisiaj spoczywają jedni i drudzy. A co do tego jednego, to niestety nie wiadomo, czy ktoś go stamtąd wytargał.
czy leży dalej. Dobra, słuchajcie, ja na chwilę wyłączę, bo to jeszcze droga daleka. Akurat ruch przeciwpancerny. To jak czołg jechał, to gdy wpadł do takiego rowu, to niestety miał problem. Piechota to mogła przejść bez problemu, ale czołg jak wpadał do takiego rowu, to miał problemy. To troszkę bardziej ściemnia, muszę się pośpieszyć, żeby potem po ciemku nie wracać. Ale tu jeszcze wracając do tego Gareta, no jedzie do mnie, to jest fajnie, że no przynajmniej będzie cokolwiek. No ja wiem, że niektórzy się śmieją z tego, że co to jest Garet, gówno, że tak powiem, ale... Ale ja wam powiem tak, wolę takiego Gareta 150 niż takiego Chińczyka. Takiego Chińczyka miałem kiedyś, słuchajcie, jeden dzień, jak tylko tak go włączyłem, zaczęło pipczeć, to powiedziałem dziękuję bardzo za taki wykrywacz. To może to się może nadaje na plażę, na kapsle, żeby kopać, a nie na wykopki ogólnie. Także mimo, że ten sprzęt jest wyśmiewany, to i tak mi się ten sprzęt podoba. Może nie ma tam jakichś rewelacyjnych osiągów, ale bardzo dobrze łapie kolor. Także mogę polecić jak najbardziej. Zresztą można nawet kiedyś zrobić jakiś test tego wykrywacza. Jak on tak naprawdę tutaj w ziemi wyłapuje rzeczy. No także myślę, że co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy poniedziałek. Myślę, że do piątku powinien dojść, także na weekend będzie jakaś wyprawa z wykrywaczem, o ile wszystko się uda. Tu jeszcze sprawa, ponieważ w tym roku mamy bardzo, słuchajcie, dużo miejsc do odwiedzenia. Jedno mamy takie, że naprawdę no będzie petarda, słuchajcie, to będzie naprawdę wielka sensacja, jeżeli wszystko się uda. To będzie naprawdę, może nie strzał roku, ale no, na pewno będzie sensacja, ponieważ z tym miejscem są związane legendy. Tutaj oczywiście wszyscy wyśmiewają tą legendę. A jednak słuchajcie, no się niedługo okaże, że to może być prawda. Także jeszcze mogą tu być ludzie zaskoczeni. Sam też, tak szczerze mówiąc, no nie chciałbym się do końca wierzyć, ale jednak się przekonałem, że to może być prawda. Jeżeli by się udało, to nie wiem jak tutaj będzie z materiałem, czy w ogóle pokażę, bo zależy... Oczywiście, nie, może nie będę za dużo mówił, bo też za bardzo nie mogę. Ja powiem tak, jeżeli się wszystko uda, to myślę, że co nieco wam pokażę. A jeżeli to będzie strzał roku, no to niestety nikt się o tym nie dowie, bo niestety tutaj mogą być później pewne problemy. No chyba, że się nasze polskie prawo zmieni w sprawie poszukiwaniach, to jak najbardziej ta tajemnica wyjdzie na jaw. A nic, na razie zmierzam dalej. Także no fajnie by było, gdyby ten wykrywacz dotarł tutaj do mnie do piątku. Bo praktycznie sobota, niedziela będę w terenie. I przede wszystkim też chcę się udać tam, gdzie leżała ta menażka ruska. Ja też myślę z tego względu, ona tak była pogięta, jak się przyjrzycie dobrze. Taka cała pogięta, taka no, dziwnie wygląda. Bo tam obok jest... O, taka butelka, może coś leży znowu. Tam widziałem rolnik orał pole, to tak dosyć fez. To być może ona tam na tym polu leżała. Być może to po prostu wyszło na wierzch i rolnik to po prostu wywalił tam troszkę do lasu. Na początek lasu, na początek lasu. A, tędy. Tego dziadka, słuchajcie, prowadziliśmy, to ledwo szedł, ale... Alkohol czyni cuda. I w każdym bądź razie myślę, żeby tam jak najbardziej wrócić, gdzie ta menażka leżała. Ponieważ jak był spód, no to i góra też tam powinna gdzieś leżeć. A być może i też inne
inne fandy tam będą, skoro tego ruskiego tyle latało tutaj. To być może będą jakieś inne tam części tego. Dobra, bo jeszcze kawałeczek, jeszcze z pół godziny. Dobra, jeszcze jakieś 20 minut i będę na miejscu. To było tak, tutaj było to przewalone drzewo, czyli górą trzeba iść. Dobra. Jeszcze trochę i słuchajcie, będziemy na miejscu. Wiosna, idzie wiosna. Ale mi się wystraszył, ale walnęło to drzewo. Brzoza. O, mocny wiatr musiał być. Dobra, to było teraz tutaj. Dobra, słuchajcie, już dochodzimy. Za chwilę będziemy na miejscu już. O, dobra, bo już widzę. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy na miejscu. Troszkę ściemniło, ale zdążyłem. No i tak, czekajcie, może inaczej kamerę ustawię, bo mi się... O, wszystko tutaj lata. No i tak, to jest to miejsce, gdzie najprawdopodobniej właśnie tutaj Ruscy dopadli jednego Niemca i go tutaj załatwili. Tutaj, no słuchajcie, no zresztą widać, że tutaj no nikt nie chodzi. Ten dziadek nam opowiadał, że tutaj mało kto, raz na kiedy może ktoś zajrzy. Jakiś grzybiarz. To tylko się przyjdzie pomodlić. Widzimy, ktoś róże posadzą. Ale to wszystko tutaj stare już jest. Krzyż też zobaczy, że to jest zrobione. Byle jak. No ale słuchajcie, no sam fakt, że faktycznie tutaj wygląda, może się oddalę, że jest górka, że... Mogę wam to pokazać. No nie umiem złapać tego ujęcia. Z tej strony. O. O, w ten sposób, że jest górka. Że coś tutaj było robione kiedyś. Tylko pytanie, czy oni go stąd wytargali, czy on tam leży dalej. To jest w ogóle pytanie i się tutaj ze znajomym zastanawiam, czy to gdzieś właśnie zgłosić. Tutaj o kopaniu nie ma mowy, ja się takie rzeczy nie bawię, po prostu to nie moja działka, żeby jakieś ekshumacje się bawić i tak dalej. Trzeba mieć swój honor oczywiście. Ale sam fakt, że tutaj coś jest pod ziemią, to może być naprawdę ciekawa sprawa. Tutaj też trzeba zaznaczyć właśnie to do sprawy jeńców. Ruscy, to już był prawie koniec wojny. Ruscy nie brali do niewoli tak za bardzo Niemców. Tak byli na nich wściekli, że po prostu jak jakiegoś złapali, to nawet go sikierą zatłukli. Tutaj w mojej miejscowości Niemcy zniszczyli 40 czołgów rosyjskich oczywiście i tam dużo ruskich też padło i tym bardziej jeszcze ta nienawiść była jeszcze większa, ponieważ Ruscy ponosili też jakieś tam straty i branie jeńców do niewoli nie wchodziło w ogóle w grę. No i być może tutaj go załatwili. No jest ewidentnie jakaś górka, widać, że coś może być pod ziemią. No tutaj jeszcze słuchajcie, sprawdziłem dookoła tereny, czy jakichś okopów nie ma, ale nic takiego nie znalazłem. Tam co jakaś dziura może jest, ale to chyba nawet nie jest ziemianka. Ja może podejdę. Nie, chyba to nie jest ziemianka, chociaż
A może za chwilę tam podejdę, ale tak sam fakt tutaj, jeszcze do tego wracając, że no słuchajcie, coś może być pod ziemią. No ciężko, nie wiem co tutaj co z tym miejscem robić. Czy to gdzieś zgłaszać, czy to po prostu zostawić tak samo. Tak samo sobie tutaj to miejsce. I tak jest zapomniane i tak. A że no ciężka sprawa będzie z tym. No ale dobrze, ja na chwilę może wyłączę. No tak, słuchajcie, w sumie to by było na tyle. Tu doszedłem, gdzie chciałem iść. Potem jeszcze może podejdę, bo tam lala jakąś dziurę w ziemi widać, to nie jest jakaś ziemianka czasem. Nie, to była akurat jakaś zwykła dziura w ziemi. Ale to mnie, słuchajcie, zaciekawiło, bo to dziwnie wygląda tutaj. To. Zaraz może zejdę, czyli tak jeszcze raz, tam dalej jest grób tego niemieckiego żołnierza, prawdopodobnie tutaj mówię. Ale to mnie zaciekawiło, co to jest w ogóle. Czy to jest tak po prostu ziemia usypana? Słuchajcie, bo to wszystko tak dziwnie wygląda tutaj. O kurde. Oj, słuchajcie, jest potężna dziura. Czyżby tutaj mogła być jakaś ziemianeczka wielka? No jest. Jest na pewno głęboka. Ja może wejdę do góry i pokażę, jak to jest, jaka to jest głębokość. Może kamerę tutaj ustawię. Troszkę niżej kamerę, bo nie mam statywu, nie mam jak tego ustawić. A tu akurat widać, że było zejście. Nie wiem, czy to będzie widać. Także no, ziemianka mogła być kiedyś tutaj. Jest nawet głęboka. Być może też tutaj Niemcy przebywali. Co by jeszcze bardziej mogło potwierdzać, że tego Niemca tam załatwili. Tu już dalej nic nie widać takiego. Żadnych takich innych ziemianek. Ale tam się jeszcze przejdę kawałeczek. No być może tutaj mogła być jakaś wielka ziemianka kiedyś. Nie, tam już dalej chyba nic nie ma. Ale tą drogę można byłoby kiedyś tutaj sprawdzić wykrywaczem. Nie, dalej to już tam chyba nic nie ma. Jakaś góreczka jest, ale to chyba nie, tam już nic nie będzie. Nie, tam już nic nie ma. Także słuchajcie, no w tej chwili to by było wszystko. Ja się na razie z wami żegnam. Zobaczymy jeszcze tutaj, co powie znajomy w sprawie tego grobu. Czy to będziemy gdzieś zgłaszać, czy nie. No i cóż, a w tej chwili się z wami żegnam i do zobaczenia, czy usłyszenia. Także trzymajcie się.